Cześć internauto, witam Cię bardzo serdecznie na YouTubie. Witam Cię też na moim kanale, czyli najmniejszym kanale edukacyjno-lifestyle'owym, rozrywkowym, czyli Puchaczu. Dzisiaj poruszę temat skierowany z pozoru do przede wszystkim osób, które są obecnie na studiach, ale tak naprawdę do każdego, bo jest to dość uniwersalne. Chodzi o prace licencjackie, czyli o licencjaty. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, bo zakładam, że taka grupa istnieje, kiedy stwierdzasz, że nie masz ochoty zarabiać pieniędzy i nie masz zielonego pojęcia, co zrobić ze swoim życiem, to po maturze idziesz na studia. Masz do wyboru studia jednolite, które trwają, no różnie, z reguły powiedzmy 5 lat, albo dwustopniowe, czyli pierwszego, a później w domyśle możesz kontynuować dalej na drugiego stopnia. No i wtedy właśnie mamy to rozbicie na licencjat i na magistra. Oczywiście edukacja wyższa jest dużo bardziej złożona, ale na potrzeby tego filmu tyle nam wystarczy. Tak więc chodzi o ten pierwszy stopień i o końcówkę tego pierwszego stopnia, czyli trzeci rok studiów, w trakcie których mamy z reguły wydzielone w programie studiów jako no, taki właśnie adept edukacji specjalną liczbę godzin po to, żeby przygotować się, a później finalnie napisać tak zwaną pracę licencjacką. Wow! To jest albo będzie dla większości z Was pierwsza praca naukowa, to znaczy coś, co jest ratyfikowane przez uczelnię, weryfikowane przez uczelnię, no i na koniec poświadcza, przynajmniej w teorii, wkład w rozwój nauki. W takiej modelowej pracy licencjackiej zawsze znajdzie się jakaś teza, jakieś stanowisko, które będziemy zajmować, no i badania, które doprowadzą nas do albo potwierdzenia naszych założeń, albo do ich całkowitego obalenia, czyli okaże się, że coś, co sobie przyjęliśmy, że się dzieje, się tak naprawdę nie dzieje. Ale to dalej spoko, no bo w nauce też często sprawdzamy coś, no i dochodzimy do wniosku, że wcale to nie jest prawda, co myśleliśmy, ale to nie jest nic złego, tylko to jest po prostu też rozwój nauki, no bo nikt później nie musi sprawdzać tego samego albo nie będzie robił badań w tym kierunku, dlatego że wie, że to już nie działa, bo my to sprawdziliśmy. Ale właśnie wracając do naszego licencjatu. Tak jak bardzo duża część edukacji w szczeblu licealnym jest skupiona na maturze, jako takim punkcie krytycznym, do którego każdy nauczyciel się odwołuje i mówi ci, że okej, może to, czego się uczysz, nie ma w ogóle sensu i do niczego ci się nie przyda, ale chcesz iść na studia, prawda? Więc ucz się tego, bo to będzie na maturze. Tak samo bardzo często jest tak, że będąc na studiach licencjackich, szczególnie na trzecim roku, bardzo dużo naszej uwagi skupia się właśnie na tej pracy licencjackiej. No bo musimy zastanowić się, na jaki temat będziemy pisać tę pracę, co tam zrobimy, jakie badania będziemy realizować i co ta praca tak naprawdę będzie miała zrobić. I tutaj pojawia się, moim zdaniem, olbrzymi problem związany z tym, jak postrzega się pracę licencjacką. Robią to studenci, dlatego że moim zdaniem są po prostu przyzwyczajeni do takiego kamienia milowego. Tak jak dla wielu całe liceum to jest tak naprawdę przedsionek przed kilkoma dniami matury, tak samo dla wielu osób większość licencjatu prowadzi właśnie do napisania licencjatu, tak? W sensie te 3 lata są po to, żeby dobrze napisać licencjat. No i z drugiej strony podobnie zachowują się też czasem profesorowie, którzy na wielu kierunkach studiów zwracają uwagę na istotę właśnie tego zagadnienia. Dlaczego to jest problematyczne? No bo licencjat nie ma żadnego znaczenia. Serio. Żadnego. Największą wartość licencjatu stanowi to, że poznajesz chociaż odrobinkę tego świata naukowego, w tym sensie, że poznajesz coś takiego, co nazywa się metodologią naukową, czyli po prostu jak prowadzić badania. Uczysz się tego, jak naukowo wykazywać prawdziwość swojej tezy, jak cytować, jak robić te wszystkie rzeczy techniczne, które w takiej dość skomplikowanej i bardzo nudnej nauce są później wykorzystywane. I tak naprawdę, mimo że mało kto ci to powie, na etapie licencjatu tylko na tym warto się skupić. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że zarówno ja, jak i wiele osób w moim otoczeniu bardzo mocno przeżywa pisanie licencjatu, zastanawia się nad tematem, zastanawia się nad tym, czy ich badania coś zmienią, czy nie są troszkę przekłamane, czy nie są zbyt nieporządnie zrobione, jak zrobić je tak, żeby opisać je jak najszerzej, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, żeby zebrać tyle materiałów, żeby po prostu wszyscy byli w szoku, albo w drugą stronę. Są sparaliżowani tym, że właśnie nie wiedzą, jak to zrobić. Nie wiedzą, jak napisać pracę, która będzie tak przełomowa, jak teoria ewolucji Darwina. I jeżeli jesteś teraz na studiach licencjackich, albo będziesz dopiero, to gwarantuję Ci, że nikt do niczego Twojej pracy nie przeczyta. Zakładam, że jest ponad 50% szans, że nawet Twój promotor czy promotorka tej pracy nie przeczyta, tylko ją przewertuje i wrzuci Ci kilka losowych uwag. No niestety, tak to wygląda i to jest wada systemu edukacji wyższej, którą trzeba sobie zostawić na zupełnie osobny materiał. No bo nawet na logikę, jeżeli jeden promotor czy jedna promotorka prowadzi w danym roku 25 albo 30 osób, no to gdyby każda z tych osób w swojej pracy zawarła jakieś przełomowe badania, no to wystarczyłoby kilka lat i po
prostu latalibyśmy, żywilibyśmy się tylko pastylkami, które mają wszystkie składniki odżywcze. No, to po prostu jest nierealne. Abstrahując od tego, że jeżeli jesteśmy takim pracownikiem naukowym i prowadzimy 30 czy 25 studentów, to nie ma opcji, żebyśmy poświęcili im całą naszą uwagę. A jeśli nawet jest taka opcja, czyli poświęcamy im całą naszą uwagę, to też jest źle. Z perspektywy społeczeństwa lepiej, dużo, żeby ten pracownik naukowy, który już jest na przykład magistrem, czy doktorem, czy profesorem, bo czasem profesor prowadzi licencjaty, zdarzają się takie patologie, żeby on zajmował się czymś innym, a nie tą cholerną pracą, w której chodzi przede wszystkim o to, żeby były spoko przypisy, żeby research naukowy nie sprowadzał się do kopiuj wklej z Wikipedii i do wszystkich tych takich aspektów naprawdę banalnie prostych. Czy to jest jasne? A jeżeli napisałeś lub napisałaś już licencjat, to pewnie wiesz, a jeżeli nie, no to sorry, ale musimy sobie to powiedzieć wprost, nikt do tej pracy nie zaglądnie, nigdy. Ona zniknęła, zapadła się gdzieś, jest tak, jakby jej nie było i to jest jak najbardziej okej, bo liczy się to, co ty zabrałeś, czy zabrałaś ze sobą, czy spodobało ci się robienie badań naukowych, czy poczułeś przy tym jakąś nutkę ekscytacji, satysfakcji, czy też nie. Naprawdę nieważne, co wykazałeś, czy wykazałaś w swoich badaniach. I oczywiście znajdą się przypadki osób, które powiedzą, że ich licencjaty na przykład pomogły im dostać jakąś pracę, bo powołali się na to, że prowadzili badania w konkretnym temacie. I to może być prawda. Jakby nie neguję tego, to jest spoko. I też spoko jest w ogóle wybrać sobie taki temat z licencjatu, który jest związany jakoś na przykład z tym, co chcemy robić naukowo albo zawodowo. No bo to pozwala nam zabić dwa ptaki jednym kamieniem. Ucząc się tych właśnie aspektów technicznych, jednocześnie rozwijamy naszą wiedzę w jakimś temacie, ale nie ma co łudzić się, że kogokolwiek z zewnątrz nasza praca będzie interesować. No po prostu nie ma takiej opcji. Nie odbieraj tego negatywnie, bo nie powinno być takiej opcji. Taki przeciętny student ma tyle rzeczy, na których może się skupiać, że naprawdę pchanie do przodu świata nauki nie jest jedną z tych rzeczy. W sensie, poszukaj sobie tego, co cię interesuje, z puli przedmiotów, które na pierwszym stopniu są tak ogólne, że tak naprawdę nieważne, na jaki kierunek poszedłeś czy poszłaś, w większości przypadków studiujesz wszystko naraz, na przykład wszystkie nauki społeczne, albo wszystkie nauki polityczne i wszystko, co jest dookoła. Albo mimo, że jesteś na kierunku bardzo mocno technicznym, to te pierwsze lata i tak są tak szerokie, że tak naprawdę to jest dla ciebie furtka, żeby na przykład zmienić swój kierunek studiów albo zaangażować się w jakimś innym temacie, który wcześniej wydawał ci się mniej interesujący. To są rzeczy, które powinny przykuwać naszą uwagę na studiach, a nie to, jak będzie wyglądać jakiś papier, który momentalnie po tym, jak zostanie zaliczony czy zostanie obroniony, po prostu zniknie gdzieś, rozpłynie się w bibliotece cyfrowej uczelni, albo nawet jeżeli będziecie mieć wersję papierową z jakiegoś powodu, bo na przykład chcecie sobie zrobić zdjęcie z nią, no to później dopiero zginie, tak? Ja na przykład swoją wersję papierową zostawiłem tutaj u siebie w starym pokoju i została ona zjedzona przez moje króliki. Kurde, nawet z wyróżnieniem. Wow! Ale nie mam z tym tak naprawdę żadnego problemu, bo najważniejsze jest to, co zostało gdzieś tam ze mną. I z jednej strony, okej, to jest moja indywidualna opinia, no trudno, żebym na tym kanale prezentował opinię na przykład twoją. Takie podejście i taka sakralizacja czy demonizacja właśnie pracy licencjackiej moim zdaniem jest bardzo krzywdząca. Studenci, którzy zaczynają studia pierwszego stopnia, właśnie skończyli realizację takiej olbrzymiej ściemy systemowej, jaką jest matura, która po prostu ma za zadanie zrobić jakąś tam prawie że losową weryfikację umiejętności i już od razu zostają wciągnięci w kolejną ściemę, jaką jest takie założenie, że licencjat ma jakiekolwiek znaczenie. Jego trzeba po prostu napisać i pójść sobie dalej, ale nie może nas to blokować przed tym, żeby po prostu poszukiwać siebie albo uczyć się rzeczy, które są dla nas, ciebie albo ciebie też interesujące. Mam nadzieję, że czujesz swego rodzaju ulgę, bo wiem, że to może być jakby debilne, aż że o tym mówię, ale to nie jest tak, że na koniec trzeciego roku studiów masz przynieść jakieś odkrycie naukowe, które posunie do przodu naukę, bo jak nie, to uczelnia każe ci płacić za każdy dzień, w którym uczestniczyłeś w zajęciach. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? Osobnym tematem jest fakt, że do pracy magisterskiej czy pracy doktorskiej bardzo często powinniśmy podchodzić podobnie. Dobrym przykładem są właśnie studia jednolite, które kończą się po prostu magisterskie. Omijają ten aspekt licencjusza. Bardzo wielu studentów no właśnie z kierunków jednolitych zachowuje się przed magisterką dokładnie tak samo jak studenci pierwszego stopnia przed licencjatem, a w wielu przypadkach, jeżeli nie łączymy naszego rozwoju osobistego z karierą naukową, to magisterka powinna być dla nas takim trochę bardziej zaawansowanym wypracowaniem, gdzie po prostu wykonujemy i też uczymy się tego świata naukowego, ale ponieważ po 5 latach studiów raczej już wiemy, czy będziemy wiązać naszą karierę z murami uczelni, czy też na przykład z murami, nie wiem,
boiska piłkarskiego, czyli z boiskiem piłkarskim albo z czymkolwiek innym, bo zostajemy youtuberami, to dobrze w takiej sytuacji maksymalnie ograniczyć nasze zaangażowanie w to, co tam w tej naszej pracy magisterskiej się znajdzie. Bo gwarantuję Ci, że w 99% przypadków nikogo nie będzie interesować to, co badaliśmy w trakcie licencjatu, czy w trakcie magisterki, czy w sumie nawet w trakcie doktoratu, ale to już po prostu mnie, część osób pewnie mnie będzie palić na stosie za to, więc nie rozwijam tego w tym materiale. Rok akademicki w tym konkretnym roku właśnie się zaczyna, także zabierz to przesłanie ze sobą i nie przejmuj się absolutnie tym, jak będzie wyglądał Twój licencjat, bo gwarantuję Ci, że nie ma to najmniejszego znaczenia i każdy, kto Ci mówi, że jest inaczej, albo Ty, wmawiająca sobie, że jest inaczej, to po prostu szkodzisz sama sobie.